Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na pięknej, zadbanej plantacji borówki w środku Polski. Niestety nie wygląda ona tak, jakbyśmy chcieli, a jest to skutek pewnego armagedonu, który tu się wydarzył 26 czerwca. Mianowicie gradobicie, które przeszło falą przez tę całą plantację. Sięgnęło również drugiej kwatery, którą producent ma około pół kilometra dalej. I niestety z owoców, które tu były ładnie powiązane, jeżeli pozostało 20%, to dużo, a i z tym nie najlepiej, bo większość tych owoców jest niestety przez grad obita. No, wartość tych owoców jest praktycznie tylko przetwórcza, świeży rynek prawie odpada. Zobaczcie Państwo, co tu się stało. Tutaj praktycznie za mną nie ma owoców. Nie najlepiej jest też z liśćmi. Tu z kolei widać, że roślina odciążona z owoców broni się, wypuszczając młode liście i młode pędy. Tu jeszcze owoców trochę pozostało, w związku z tym nic się wielkiego nie dzieje. Niemniej praktycznie, który każdy wezmę, jest przez grad obity. Co w związku z tym, jeżeli nas, nie daj Boże, taka klęska dotknie, zrobić? Proszę Państwa, borówka, która jest obita i pozbawiona w części znacznej owoców przez grad, to jest roślina odciążona, która była przygotowana do dużego wysiłku wyprodukowania owoców, masy owoców. W związku z tym po odciążeniu naturalną jest rzeczą, że ona będzie tę masę produkować, natomiast to już nie będzie owoc, a będą tu liście. Co my powinniśmy w takiej sytuacji robić? Powinniśmy tej roślinie na tyle pomóc, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Co w związku z tym? Trzeba ją wspierać produkcji masy, dlatego że ona w tej chwili musi wyprodukować sporo młodych pędów, sporo młodych liści i to jeszcze na tyle szybko, żebyśmy my to zdążyli do zimy zdrewnić. Jak jej dopomóc? Po pierwsze, trzeba jej podawać dosyć sporo azotu. W jakiej formie, to już jest inna sprawa, jest w tej chwili ciepło, może to być spokojnie azot amonowy, może to być azot saletrzany, może być jedna i druga forma. Ja tę roślinę wspierałbym, podając również jej coś, co wygeneruje w niej siły witalne, czyli na przykład algi w postaci chociażby walkirii, to są algi produkcji norweskiej. Możemy również spróbować stymulować te rośliny, podając aminokwasy. Państwo wiecie, że tego rodzaju reakcja nie będzie natychmiastowa, ona chwilę zajmie. Natomiast istotne jest to, że w tej chwili mamy 9 lipca i jest dość czasu, około miesiąca przynajmniej, żeby wyprodukować te pędy i je spokojnie zdrewnić. Dlatego zróbmy takie postępowanie, które doprowadzi do wygenerowania tych pędów, czyli wspierajmy i aminokwasami, i algami, i ewentualnie dodatkowo jakimiś zabiegami nalistnymi, jeżeli uznamy takie za konieczne. Ja swoją drogą podałbym też przy okazji, jeżeli można, jeżeli się da, a tutaj jest dobrze działająca linia kroplująca, ja bym jeszcze podawał kwasy chuminowe. Dlatego, że ta roślina, kiedy będzie intensywnie rosła, ona będzie próbowała alkalizować trochę to podłoże i kwasy chuminowe nie tyle mają to pH regulować, ile przeciwdziałać, jakby to powiedzieć, nierównomiernemu rozwojowi, a podane do gleby wygenerują również rozwój systemu korzeniowego. To bardzo te rośliny wzmocni, co nam się na rok przyszły przyda, bo musimy tu zrobić pędy i doprowadzić do zawiązania pąków na rok przyszły. Jeżeli idzie o kwestie produktów, jakie tu stosować, nie ma tu jakichś specjalnych wymogów, ale na przykład chumik może być stosowany spokojnie w uprawie borówki. 5 litrów na hektar dawka, nie jest to za wiele, akurat tyle, ile nam tutaj potrzeba byłoby.